zdrowie. Co za szczęście, nareszcie ktoś mnie wypuścił. Nie miałem już czym oddychać. Od dawna siedzisz w tej książce? To długa historia. Pozwól, że najpierw się przedstawię. Jestem introligator, mól książkowy. Cześć, molu. Ja mam na imię Trak. I jesteś spokrewniona z kapitanem Bardzo Brodatym. Pewnego razu Bardzo Brodaty wraz ze swoją załogą, Skorupą, Skrzekiem, Szympem i mną udał się na poszukiwanie skarbu zaznaczonego na starej mapie. Po 3 tygodniach żeglugi dopłynęliśmy na miejsce. Wykopaliśmy skrzynię. Lecz plotka szybko obiega świat. I nim się obejrzeliśmy, wiele osób zaczęło interesować się naszym wykopaliskiem. Bardzo Brodaty zamknął skrzynię na 3 kłódki, aby nikt nie ukradł skarbu. Jeden klucz dał Skorupie, który ukrył go pod swoją skorupą. Drugi klucz dostał Skrzek, który potrafi się ze wszystkiego wyłgać. A ostatni klucz otrzymał Szymp, który był najszybszy ze wszystkich. Bardzo Brodaty był pewien, że dzięki temu skrzynia ze skarbem będzie bezpieczna. Zapomniał jednak o Scylii. Ona oczywiście chciała zagarnąć skarb dla siebie, ale nie mogła otworzyć skrzyni. Gdy nie udało jej się wyciągnąć od Bardzo Brodatego miejsca ukrycia kluczy, Scylla wpadła w szał i zesłała tornado, które zniszczyło statek. Rozpędziło nas na 4 wiatry. W ostatniej chwili udało mi się schować do dziennika pokładowego i tak trafiłem tutaj. Statek poszedł na dno, ale słyszałem, że z Bardzo Brodatym wszystko w porządku. Otoczony przez syreny snuje stare pirackie opowieści. Chciałbym, żebyś pomogła mi znaleźć skorupę Skrzeka i Szympa. Nie wiem, w którą stronę świata mogło ich rzucić. Jeśli mi pomożesz, możesz dostać to, co jest w skrzyni. A ponadto spełnię twoje jedno życzenie. Życzenie? Możesz wybrać, co tylko zechcesz. Teraz musisz wybrać poziom trudności. Oto mapa świata. Następny przystanek to Kanada. Spójrz na mapę świata. Z prawej strony widzisz 3 obrazki. Wskaż bombowo. Spójrz na... Z prawej strony widzisz 3 obrazki. Wskaż, które z nich... Morety. Spróbuj jeszcze raz. Spójrz na... Z prawej strony widzisz 3 obrazki. Wskaż... Pomyłka. Spróbuj jeszcze raz. Spójrz na map. Z prawej strony widzisz 3 obrazki. Wskaż, które z nich nie są charakterystyczne dla państwa Japonia. Gdy zaznaczysz, świetnie sobie radzisz. Spójrz na mapę świata. Z prawej strony widzisz 3 obrazki. Wskaż, które z nich nie są charakterystyczne dla państw. Dobra robota. Czas ruszać w drogę. Źródełko wysych. Grenlandia. Wspaniale! Wskakuj za stery. Co powiesz na przerwę? Tak, zrobiłam się już głodna. Gdy będziesz jeść, opowiem ci co nieco o państwie, w którym jesteśmy. A wylądowaliśmy w Grenlandii. Mieszkają tu niedźwiedzie polarne, foki i Eskimosi. Eskimosi podróżują na skuterach śnieżnych lub psimi zaprzęgami, a mieszkają w domach z lodu, zwanych iglo. Hej, Trak! Skończyłem, możemy lecieć dalej. W porządku, już się najadłam. No to w drogę. Dokąd teraz? Następny przystanek to Anglia. Cześć! Jestem Recho. Musisz przesłuchać nagranie i wybrać muzyków. Jest ich kilku. Wow.
Karle, rozgrzewasz się. Cóż przy... Nie zapominaj o paliwie. Kontroluj wskaźnik. Musisz używać klawiszy strzału. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie. Pierwsza torba zawiera przesyłki do Peru, druga do Hiszpanii, a trzecia do Stanów Zjednoczonych. Dobrze, że poczta ekspresowa jest szybsza niż ty. Świetnie radzisz sobie z pocztą. Hej, skąd wiesz? Świetnie radzisz sobie z pocztą. Co za spostrzegawczość. A to pech. Spróbuj jeszcze raz. Uważaj na odpływające butelki. Nie to państwo, ale nie poddawaj się, poczta musi zostać dostarczona. No nie, nie udało ci się udzielić zbyt wielu prawidłowych odpowiedzi. Trzeba się pośpieszyć. Źródełko wysycha. Roger over. Życzymy udanej podróży. Witaj na lotnisku. Jest tu bardzo duży ruch. Przychodzi do nas wiele paczek. Teraz musisz działać szybko i pewnie. Gdy tylko ptasi pilot powie, dokąd ma lecieć, odszukaj na mapie punkt przeznaczenia. Mam zamiar polecieć do Bogoty, stolicy Kolumbii. Mam zamiar polecieć do Kairu, stolicy Egiptu. Mam zamiar polecieć do Waszyngtonu, stolicy Stanów Zjednoczonych. Patrz, ptak wraca już do domu. Podpowiedz mi, jak dolecieć do Pekinu, stolicy Chin. Hej, wróciłem. Nie miałem przesyłki do Waszyngtonu. Wyślij mnie do Bogoty. Patrz, ptak wraca już do domu. Znakomicie! Źródełko wysycha. Następny przystanek to Turcja. Cześć, Trak. Witaj w moim sklepie jubilerskim. Trochę tu bałagan. Właśnie mnie okradziono. Najdziwniejsze, że złodziej szukał tylko jednej rzeczy, a był to klucz do skrzyni skarbów. Na szczęście zostawił pewne ślady, więc mam nadzieję, że wspólnie
uda się nam go odszukać. Zostawił coś na środku stołu. Posłuchaj głosu, który został nagrany przez system bezpieczeństwa. Czy sądzisz, że uda nam się go odszukać? Okej. Co za szko? Zostawił coś na środku stołu. Posłuchaj głosu, który został nagrany przez system bezpieczeństwa. Patrz, zostaw... Egipt. Wspaniale! Wskakuj za stery! A teraz sprawdzimy... Nie! Błąd. W tym tempie szybko skończymy. W tym tempie szybko skończymy. Masz fotograficzną pamięć. Masz fotograficzną pamięć. Dzięki za pomoc. Dokąd lecimy teraz? Źródeł. Mam nadzieję, że nie złapie nas zła pogoda. Przed nami Turcja. Musisz używać klawiszy strzały. Cześć, zostawił coś na środku stołu. Posłuchaj głosu. Okej, co za szkoda. Musim... Zostawił coś na środku stołu. Posłuchaj głosu, który został nagrany przez system bezpieczeństwa. Czy... Roger over. Życzymy udanej podróży. Flagowanie wykonane. Wielkie... Super! Nie zapominaj o paliwie. Kontroluj wskaźnik. Cześć, tra... Zostawił coś na środku stołu. Posłuchaj głosu, który został nagrany przez system bezpieczeństwa. Ich bin ein Räuber. Hier mit den Schlüssel. Czy sądzisz, że uda nam się go odszukać? Okej. A więc z jakiego kraju? Okej. Wystarczy, że wskażemy właściwą osobę. Ich bin ein Räuber. Sherlock Holmes nie umywa się do ciebie. Masz następny klucz. Czas w drogę. Dokąd lecimy? Źródełko wysycha. Roger over. Życzymy udanej podróży. Cześć! Musisz przesłuchać na...
Nieźle, rozgrzewasz się. Źródełko. Nie zapominaj o paliwie. Kontroluj wskaźnik. Co powiesz na przerwę? Tak, zrobiłam się już głodna. Gdy będziesz jeść, opowiem ci co nieco o państwie, w którym jesteśmy. A wylądowaliśmy w Kenii. Na jej obszarze znajduje się najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro. Żyją tu lwy i antylopy gnu. Stolicą Kenii jest Nairobi. Hej, trak! Skończyłem, możemy lecieć dalej. W porządku, już się najadłam. No to w drogę. Dokąd teraz? Indie. Wspaniale! Wskakuj za stery. Co powiesz na przerwę? Roger over. Życzymy udanej podróży. Co powiesz na przerwę? Tak, zrobiłam się już głodna. Gdy będziesz jeść, opowiem ci co nieco o państwie, w którym jesteśmy. A wylądowaliśmy w Indonezji. Żyje tu wiele tygrysów. Rosną też drzewa kauczukowe, z których otrzymuje się kauczuk. Stolicą Indonezji jest Jakarta. Hej, trak! Skończyłem, możemy lecieć dalej. W porządku, już się najadłam. No to w drogę. Dokąd teraz? Nie zapominaj o paliwie, kontroluj wskaźnik. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie. Pierwsza torba zawiera przesyłki do Peru, druga do Rosji, a trzecia do Hiszpanii. Co za spostrzegawczość. Hej, skąd wiesz? Nie to państwo, ale nie poddawaj się. Poczta musi zostać dostarczona. Co za spostrzegawczość. Świetnie radzisz sobie z pocztą. Co za spostrzegawczość. Świetnie radzisz sobie z pocztą. Świetnie radzisz sobie z pocztą. Jestem niezwykle szczęśliwy, że udało ci się prawidłowo posortować butelki. Teraz możemy kontynuować poszukiwanie kluczy. Nieźle. Nie zapominaj o paliwie. Kontroluj wskaźnik. Co powiesz na przerwę? Tak! Chiny. Wspaniale! Wskakuj za stery. A teraz sprawdzimy twoją pamięć. Wyciągnąłem trochę z... Spróbuj jeszcze raz. Dobra robota. Dobra robota. Dwa identyczne obrazki, tak? W tym tempie szybko skończymy. Tak! Masz fotograficzną pamięć. Dzięki za pomoc. Dokąd lecimy teraz? Super! Nie zapominaj o paliwie. Kontroluj wskaźnik. Musisz używać klawiszy strzału.
Ja. Co za pamięć? Wielki. Nie zapominaj o paliwie. Kontroluj wskaźnik. Co powiesz na przerwę? Tak. Mam nadzieję, że nie złapie nas zła pogoda. Przed nami Egipt. A teraz sprawdź. W tym tempie szybko skończymy. Błąd. Tak. Tak. Dzięki za pomoc. Dokąd lecimy teraz? Super. Uruchom silniki. Kierunek Hiszpania. Spójrz na mapę. Z prawej strony widzisz trzy obrazki. Wskaż, które z nich nie są charakterystyczne dla państwa Tanzania. Gdy zaznaczysz rety, spróbuj jeszcze raz. Z prawej strony widzisz trzy obrazki. Wskaż, które z nich nie, niestety nieprawidłowo. Spójrz, z prawej strony widzisz trzy obrazki. Wskaż, które z nich nie są charakterystyczne dla państwa Meksyk. Gdy zaznaczysz obrazki, kliknij na Super Trooper. Z prawej strony widzisz trzy obrazki. Wskaż, które z nich nie są charakterystyczne dla państw. Świetnie sobie radzisz. Z prawej strony widzisz trzy obrazki. Wskaż, które z nich... Dobra robota. Czas ruszać w drogę. Roger over. Życzymy udanej podróży. Cześć, Trak! Witaj na strzelnicy! Możesz tu wygrać dużo paliwa! Wystarczy, że rzucając pomidorami będziesz trafiać w zwierzęta, które nie pasują do tła! Jeśli okażesz się bardzo, oto twoje 10 pomidorów! Rzucaj! Co za rzut! Nie przerywaj! Ale ci się udało! Spróbuj jeszcze raz. Co za rzut, nie przerywaj. Ale ci się udało. Masz świetne oko. Udało! Co za rzut! Nie przerywaj! To było Mistrzostwo Świata! Wygrywasz klucz i dużo, dużo paliwa do samolotu! Cześć, Krak! Odwiedź mnie jeszcze kiedyś! Super! Napełnijmy bak! Masz już wszystkie trzy klucze. Wracajmy do domu. Dziękuję za pomoc, Trak. Teraz możesz wypowiedzieć życzenie. Jeśli mogę dostać, co tylko zechcę, to chcę... jaskrawo-żółty odjazdowy sportowy samochód! Rankiem cała rodzina udała się do lasu na piknik.
Trak opowiedziała o swojej fantastycznej podróży dookoła świata. Wszyscy słuchali uważnie, gdy wspominała zadziwiające przygody.